witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem to będzie prezentacja postaci SSG SS Vegito, czyli Super Saiyan God Super Saiyan Vegeto. Zobaczymy, jak ją będzie. Moim zdaniem to nie powinno być SSG SS Vegeto, tylko SSB, czyli Super Saiyana Blue. Także jak widzicie tutaj te parametry właśnie tego sześcianu, to zdrowie, uderzenia, siła i atak, on jest powyżej po prostu tego zakresu. Jeszcze oczywiście zobaczymy, co tutaj się właśnie zmienia, może jakieś coś jest, tutaj jakaś zmianka. No właśnie nie widzę żadnej tutaj właśnie zmiany, więc chyba sobie tutaj zobaczymy, może tutaj ta technika u niego jest jakaś, tak, fala wybuchowa. Ostateczny Kamecha, Super Kamecha, Kula Ducha, Ostateczny Błysk. Nie, wybieramy tą pierwszą postać. Myślę, że będzie to najlepszy wybór. Vegito. No i oczywiście tutaj mnie sobie wybierzemy. No i zobaczymy ten Vegito, jak ją będzie. O, ja ci kręcę. Widzieliście to? Normalnie, jak on się porusza. To jest bardzo szybki wojownik. Chyba jeden z najszybszych wojowników, jeżeli chodzi o właśnie Vegito. Także on się bardzo tutaj, bardzo szybko porusza. Uderzenie. Kolejne. Mocne uderzenie. Bardzo ktoś szybko go właśnie zrobił. Strzał palcami. Następny znak nacisku. Cios po widoku. Maksymalny ładunek. Kolejna energia. Właśnie zobaczymy tutaj miecz ducha. $39 000. Bardzo ładnie. Kolejna technika. Ostateczny Kamehameha. $55 000. Bardzo on jest bardzo szybkim wojownikiem. Tarcza mocy. No i zobaczymy, czy ma rozbudowanie. Jest, ma przekroczenie, także zobaczymy właśnie ostateczny Kamehameha. $61 000. Moim zdaniem, tak jak mówię, jest to bardzo szybki wojownik. Zobaczcie, jak on się porusza. Normalnie. Bardzo szybki to jest wojownik. Jeden, mogę powiedzieć śmiało, że to jest najszybszy wojownik, jakim w ogóle tutaj miałem okazję grać. Także bardzo fajna to jest postać, jednym słowem. Na bazie 61 000 to mogę powiedzieć jako jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o mody. Także jeżeli Wam się podobała ta postać, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka, bo już w następnym odcinku będzie prezentacja zupełnie nowego wojownika do Dragon Ball Xenoverse 2. Także do zobaczenia.